Zapraszamy teraz do krótkiej prezentacji naszego sponsora, współfinansującego nasze materiały drukowane, i to jest nasza tutaj pani z Jeleniej Góry, pani Katarzyna Harbulbała, przepraszam, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dokładnie ze Świeradowa, ale pracuję dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ja chciałam Państwa zaprosić do wystawy Wyprodukowano pod Śnieżką, ponieważ część z Państwa już chyba kojarzy, że Pani była w ubiegłym roku. Chcielibyśmy troszkę zmienić formułę tej wystawy. Ona już od ubiegłego roku poszła w tą stronę promocji dobrego smaku w naszym województwie. I chcielibyśmy docelowo zrobić z naszego regionu stolicę dobrego smaku, bo mamy tutaj bardzo dużo dobrych rzeczy, tylko trzeba to cały czas promować. I jeśli mogę prosić o puszczenie filmiku z pendrive'a. W każdym razie wystawa produktów regionalnych Wyprodukowano pod Śnieżką. W tym roku planujemy to wydarzenie na 6 września. No właśnie, generalnie w ubiegłym roku rekordową ilość wystawców mieliśmy, bo przyjechało do nas 115. Postawiliśmy na promocję produktów lokalnych, bardziej spożywczych niż rękodzieła, bo do tej pory... Tak, niech sobie leci. A nie, 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 od tej minuty. My też jesteśmy dumni z naszych lokalnych produktów, a mamy ich wiele. Przekonać się o tym mogli wszyscy, którzy przyszli na Plac Ratuszowy, by uczestniczyć w 16 edycji Wyprodukowano pod Śnieżką. Przygotowałem chleb pszenno-żytni na zakwasie, którego piekę w piecu chlebowym, piersiowym na drewnie. Do chleba też się coś znalazło. Mięciutki, chrupiące raczej, chrupiące. Wiadomo, że te rzeczy, które tutaj są, to są własnej roboty. Smaczne i dobre. To jest właśnie Hokkaido. Można ją upiec ze skórką, bo to jest jedyna odmiana dyni, którą się przygotowuje, przyrządza ze skórką. Czyli nie obieramy jej. W ćwiartki do piekarnika z karczkiem, z papryką. Jest wyśmienita. Tegoroczne wyróżnienie trafiło do serów z Wańczykówki. I jak to zwykle bywa, o sukcesie decydowała nie tylko ciężka praca i pomysł, ale także przypadek. Kiedyś kolega kupił tacie krowę. No i tak się zaczęło. Była jedna, to dokupiliśmy drugą, dokupiliśmy kozę. Tata później wyjechał do Niemczech na szkolenia i tam produkował sery. No i tak się zaczęło. Sery, mięsa, warzywa to tylko część smakołyków, jakie czekały na Placu Ratuszowym. Dla łasuchów były też słodkości. Pani Jadzia ten tort robi od 4 rano dla nas specjalnie, uciera go w makutrze mak. Ten tort jest tylko makowy z masą. Produkty wszystkie są bez żadnych grama cukru, jest tylko czekolada, mak i masło. I to wszystko jest jeszcze z regionalnych produktów. On jest zrobiony z duszą, no i właśnie może już tą duszą karkonoską. Od smaków i zapachów można było dostać zawrotów głowy. Nic więc dziwnego, że jury miał wielki problem, by wybrać te najlepsze produkty, które otrzymały statuetkę Jelonka Karkonoskiego. Był to comber z rasy brzosówki, który był podduszony w sosie demi-glas. Do tego było kaszotto z dynią, ze skorzonerą, z pasternakiem i nasza konfitura z cebuli i sos jagodowy. Uczymy gotować amatorów, profesjonalistów. Bawimy się fajnie produktem, mamy produkt eko, typowy slow food, mamy swój ogród, swoją jagnięcinę, ponad 300 owiec na wolnym wybiegu, wolno rosnących, mięso bardzo fajnie dojrzewa. Przepyszne. Jak wiadomo, nic tak nie zbliża jak wspólne gotowanie, więc organizatorzy zaprosili do Jeleniej Góry prawdziwych fachowców. Julia Cymbaluk, laureatka programu MasterChef Junior, przygotowała kaszotto i miodowy budyń. Dołałam się załapać na budyń, ale spróbowałam również kaszotta, na które załapała się moja siostra z tu stojąca. Także naprawdę wyśmienite. Plac Ratuszowy pękał w szwach. Z zaproszenia Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego skorzystało ponad 100 wystawców, i to nie tylko z branży spożywczej. Pięknie prezentowało się także lokalne rękodzieło. Największe wrażenie nie tylko na jurorach zrobił jeleniogórski szklany ratusz Magdy Kuźniarz. Takie imprezy jak najbardziej sprzyjają temu, żeby właśnie eksponować rynek
który jest przepiękny. Ludzie, jedni się cieszą z nagrody, drudzy się cieszą z tego, że mogli dobrze pojeść. Jeszcze inni po prostu się cieszą, że mogli przyjść i nacieszyć oczy. Na pewno takie imprezy są potrzebne. W ogóle imprezy są potrzebne. Wyprodukowano pod Śnieżką. Ta impreza z roku na rok nabiera tempa. Przybywa wystawców i wyjątkowych produktów. A wspólne gotowanie na jeleniogórskim rynku z gwiazdami okazało się być strzałem w dziesiątkę. Więcej radości to szczęśliwsi ludzie, także myślę, że wszyscy mają z tego profity. No właśnie. I w tym roku planujemy kontynuować wątek wspólnego gotowania, ponieważ będziemy robić konkurs, taką bitwę smaków dla profesjonalistów i dla amatorów, więc wszyscy, którzy się parają dobrą kuchnią, lubią gotować dla innych, zapraszamy Was serdecznie. Będziemy ogłaszać od maja najpierw filmiki dla amatorów i dla profesjonalistów, dla tych ludzi, którzy chcieliby się zgłosić, potem publiczność wybiera najlepsze trzy osoby, po jednej, jak i po drugiej stronie, potem robimy wielką bitwę na smaki na Placu Ratuszowym, no i potem wyłaniamy zwycięzców, bo to wspólne gotowanie rzeczywiście okazało się strzałem w dziesiątkę. W tym roku też zapraszamy gwiazdy kulinarne, które będą uczestniczyć w tych konkursach. Ale poszerzamy też w tym roku ulicę, całą imprezę o ulicę Długą, więc bardzo będziemy potrzebować tych z Państwa, którzy jeszcze do tej pory nie byli, którzy nie mieli szansy się zaprezentować, żebyście wzięli, przyjechali, uczestniczyli. Nabór będziemy robić w czerwcu, więc zapraszamy Was mniej więcej w okolicach tego miesiąca na naszą stronę www.kar.pl. No i cóż, zapraszamy, zachęcamy nie tylko, żeby spożywać, kupować, podziwiać, smakować, no ale żeby też uczestniczyć w tej całej imprezie również jako uczestnicy. Także dzięki serdeczne, zapraszam i do zobaczenia.